Sobota, 1 maja, święto pracy. Dzień dobry z hali Relax w Piotrkowie, mówi Państwu Piotr Wojtowicz, a my w Zobacz TV nie zapraszamy na 1-majowy pochód, a na transmisję spotkania 23 z serii Pegenik Super League Kobiet, w którym zmierzą się Piotrkowia z MKS-em Perłą Lublin. Słyszała waga, zbiegłaby im pomóc Kinga Achry. Aleksandra Rosiak i w okienko, piękny rzut. Nie dała żadnych szans Karolinie Sawinowska. Więckowska. Romana Rosiak za zasłony na 4-2. Będą w przewadze, poradzą sobie Lublinianki, które jeszcze mają dwie bramki straty. Podanie do Magdy Balsam. Ostatecznie Natalia Nosek, jej rzut obroniony, ale z dobitką Magdy Balsam już Karolina Sawnecka nie poradziła sobie. Marzyńska, Skowska, Roszak i znów Romana Roszak. Natomiast 2 minuty. Sek, Achruk, Rosiak i Natalia Nosek doprowadza do remisu. Skowska, Drażyk, Roszak. I jej kolejna bramka. 10-9. Pomysł na akcję. I teraz błąd Romany Roszak. Złe podanie do Sylwii Klonowskiej. Do kontry biegnie Janna Gadzina i zdobywa bramkę dla Lublinianek. Do Drażyk, Zaleśny. Zbiegła na drugie koło Magda Więckowska i rzuca do siatki. Piękna bramka. Grubia Nosek. Jak ruch Adriana Tatar już teraz się nie myli. Zdobywa kontaktową bramkę dla Lublinianek. 19-18. Do Adriany Tatary od Kingi Achruk. W kontrze Magda Drażyk. Pierwsze trafienie kołowej. A teraz zobaczymy, czy teraz w przewadze do remisu doprowadzą zawodniczki MKS-u Perły. Nosek do Balsam i ta lobuje Karolinę Sawnecką. 22-22. Już muszą decydować się na rzut. Strata. I do kontry biegnie Magda Balsam. Wyprowadza drużynę z Lublina na prowadzenie. 23-22. Się działo. To jest Państwo, warto nie odchodzić od monitorów i śledzić te transmisje w Zobacz TV do końca. Magda Więckowska rzuca z biodra i trafia do siatki, doprowadza do remisu. Po 23 bramka Magdy. 120 sekund na ławce. Magda Balsam trafia do siatki. Wykorzystują przewagę Lublinianki. 20-10. Trawczyńska, Więckowska, Drażyk i z biodra, z podłoża Magda Więckowska. Zagrają ostatnie 14 sekund w tym meczu. Podanie do Darii Szynkaruk wykorzystana. Ta gra w przewadze. Gra pasywna ekipy Piotrkowi. Rzuca Magda Więckowska, ale rzuca skutecznie do siatki pomimo presji. Rzut wolny, zablokowany rzut i zwycięstwo 27-26. Wielka radość zawodniczek Piotrkowi, które zdobywają 3 cenne punkty.